Zdrowia! Amerykańska Partia Socjalistyczna Demokratów odpuściła sobie białych facetów, chrześcijan w średnim wieku, a teraz Hollywood odpuszcza sobie białych facetów, chrześcijan w każdym wieku. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, ciekawa sprawa jest właśnie, że Hollywood wziął się za wyrównywanie. No, doszli do wniosku, że krytycy, którzy mówią, że jest za dużo białych w filmach, że czarni, brązowi, żółci, kobiety, transwestyci i wszyscy inni są niedoreprezentowani i dlatego musi się to zmienić. No, akcja takim słomką, która złamała garb wielbłąda, czy kręgosłup wielbłąda, to było w 2015 roku, była taka kampania Oscars So White, czyli Oscary za białe. Czyli o co chodziło? No, że chodziło o to, że te nominacje to w zasadzie byli biali ludzie, no i teraz Murzyni, czyli czarni, brązowi, żółci się zdenerwowali, no czerwoni się nie zdenerwowali, bo Indian tak za dużo nie ma, no i nie mają, nie są podburzani tak jak wszystkie inne grupy. No i teraz się okazało, że przez ostatnie parę lat biali zaczęli znikać, no, ale latino, czyli brązowi, zaczęło wskakiwać więcej osób. Kobietami to samo. Teraz w ostatnich latach to 61% w tych głównych rolach to były kobiety. No, tu jakieś proporcje są dziwne, tak? Jest mniej więcej pół na pół, a tu jest raptem 60%, czyli teraz przeleciało wszystko. W 42% było ich w 2015 roku. No ale kto powiedział, że ma być równość? No, komuniści mówią, że ma być równość. Nie ma być sprawiedliwie, ale ma być równo. No i teraz wychodzi na to, że zaczęli też zatrudniać dyrektorów, jako dyrektorki filmów, jako reżyserów, można powiedzieć. I teraz ostatnio to było 16, a w poprzednich latach było 8, czyli podwoiło się to wszystko. No, pomimo wszystko to jest tylko 8% ze wszystkich dyrektorów, reżyserów. Wszystko idzie w takim kierunku, że w zasadzie te główne studia wymieniają białych na wszystkich innych. Ostatnie 70 filmów, takich filmów akcji, to w kinach wyprodukowanych przez Hollywood, przez 6 tych podstawowych firm produkcyjnych, no to 50-51% głównych ról, no to byli niebiali, czyli albo czarni, albo latino, czyli no można powiedzieć, że znowu, jeżeli się popatrzy, jeżeli Ameryka ma prawie 80% białych, no to można by było powiedzieć, że powinno mieć 80%, no ale nie, ma być równo. Socjaliści mówią, że ma być równo, niekoniecznie już sprawiedliwie. W 2015 roku było 22%, czyli w zasadzie w 2015 roku, no to było tak, jak było w kraju, czyli było właśnie sprawiedliwie. Teraz zrobili 50% niebiały, no to jest równo. No, tak działa socjalizm, że jest równo, niekoniecznie sprawiedliwie. Hollywood ogólnie ma te wszystkie taką renomę, że jest dosyć liberalny, ale właśnie te Oscary za białe, no to zmieniły to. No i tak samo była druga taka akcja Me Too, czyli ten Me Too to było to, że ja też, czy mnie też. No to chodziło to o te gwałty, o te najróżniejsze sytuacje męsko-damskie, kiedy oczywiście tam bardzo często były dwie strony, tańczyły to tango. No ale bardzo często faceci wprowadzali te aktorki czy aktorów przez
kozetkę, powiedzmy, reżysera. No i to też zaczęło wychodzić, no ale zaczęli wszyscy się czepiać o to, że nie ma równości płci i nie ma równości rasowej. Również ciekawe jest to, że Ministerstwo Pracy amerykańskie się wzięło za to i zaczęło rozpatrywać i zaczęło robić jakieś takie śledztwa, dlaczego powiedzmy tych reżyserów jest dużo za dużo facetów, a za mało kobiet. No, trudno powiedzieć, kiedy Ministerstwo Oświaty wejdzie do szkół i się zacznie sprawdzać, dlaczego 90% nauczycielek to są nauczycielki, a nie nauczyciele. No na pewno nie pójdą, bo to socjalizm to tylko rozwala to, co jest normalne, ale w drugą stronę, no to już niekoniecznie musi być sprawiedliwie. To będzie tylko równo. Jeżeli oni wszyscy właśnie się biorą za szukanie tych nowych aktorów, nowych reżyserów, no w sumie ludzi, którzy są w tym filmie, no i okazuje się, że zaczyna brakować, nie ma ludzi wykwalifikowanych, nie ma wykształconych, nie ma sprawdzonych, ale też się czepiają, że w tych głównych władzach, w studiach nie ma za wystarczająco kobiet, że jest tylko 22% kobiet w tych władzach w studiach, a tylko 6% czarnych kobiet. No ale to też jeżeli tak by się popatrzyło na proporcje społeczne, no to wyglądałoby, że jest sprawiedliwie. No jest sprawiedliwie, ale jak zwykle wychodzi, że jest nierówno. Black Panther to taki film był w sumie i Kapitan Marvel, to oni w zasadzie nawsadzali samych tylko czarnych, wyeliminowali kompletnie białych, no i nawsadzali dużo kobiet. Disney planuje właśnie też kompletnie już w sumie wyeliminować białych aktorów. No dziwnie jest. Jest dziwnie, wyglądałoby, że powinno być normalnie, ale to jest jakieś te wahadło tej sprawiedliwości społecznej, tak jak popularyzowane przez wariatów, po prostu zaczyna osiągać jakieś efekty dosyć idiotyczne. No, jest to na poziomie jakiejś tej rewolucji francuskiej w Paryżu, no tam, gdzie mordowali, czy sowieckiej, bolszewickiej, no ale tutaj to jest po prostu eliminacja jednych ludzi względem drugich. Ten Black Panther, no w sumie zarobił 700 milionów, także jest tam jakieś zapotrzebowanie. Crazy Rich Asians to był taki też film z Chińczykami, no ale nie z Chińczykami komunistycznymi, to zarobił 175 milionów. Wonder Woman, no to 400 milionów w kasach poszło, także bohaterem tych wszystkich kreskówek, tych komiksowych rzeczy była kobieta. Także, że zmienia się. No zmienia się kompletnie cały system, cały linia produkcyjna i cała produkcja. No, wygląda na to, że cząstka ludzi po prostu jest w stanie zmienić społeczeństwo. Hollywood zawsze, że był komunistyczny, lewacki, niby postępowy, a teraz przyszli bardziej postępowi, kopnęli ich w dół i powiedzieli, że nie są za bardzo postępowi. No i pogonili, no i studia poświęcają białych chrześcijan, facetów na wszystkich innych, żeby było tylko równo. No, sprawiedliwie, socjalizm nigdy nie przejmuje się sprawiedliwością. Zawsze ma być równo, czy na dobre, czy na złe. Walonki mają być i każdy ma dostać kawałek suchego chleba już bez niczego. Zdrowia,
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek, dzwoneczek, zin-zin o codziennych powiadomieniach. Piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, piszcie swoje obserwacje. Jeżeli macie jakieś sugestie, to również zapraszam. No i do następnego codziennego filmiku.